Każda śmierć jest oczywiście smutna. Minister Bartoszewski był więźniem Auschwitz, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był także działaczem opozycji. Ja szanuję powagę śmierci, a więc nie będę się wypowiadał na temat jego zaangażowania politycznego w ciągu ostatnich lat. Coś szczególnego zapamiętamy, powinniśmy zapamiętać z działalności profesora Bartoszewskiego, czerpać jakiś wzorzec? Na pewno upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej, to jest ważne. Książki ministra Bartoszewskiego dotyczące Powstania Warszawskiego, to oczywiście jest istotne. A na pogrzeb delegacja Prawa i Sprawiedliwości wyśle swojego przedstawiciela? Nie wiemy, kiedy będzie pogrzeb, to jest zbyt wcześnie, żeby na ten temat mówić.